Twierdza Wisłouście. Mury obronne, to co Maciuś lubi najbardziej. Uwielbiam. Najbardziej uwielbiam pić przy nich drinka. A ja czuję, uwaga. Dyla nie. Takich pięknych okolicznościach przyrody. Ważne górki na ten, kupę na szczura, bo idzie za tobą. Facet z wigłami. Neptun się zajął. Gdańsk. I dzwony na moje powitanie. Maciuś zamówił. Mają tak grać całą noc. Pozdro z Gdańska. Jeszcze jedna noc festiwalowa i ruszamy do Grecji. Pozdro z Gdańska. Irlandzkie pozdro. Kolejny dzień. Jedziemy z tematem dzisiaj kolejny raz. Kulki, patrzę mam dla ciebie. Po dwóch dniach tańca festiwalowego jesteśmy w Sopot na molo. Idziemy się przejść mąciakiem. Czwarty dzień bez treningu, ale chyba forma jeszcze jest. Pozdro. Trójmiejskie. No i trzeba coś wypić. Maciuś, co ty zamówiłeś? Pozdro. Sopot. Smacznego, Boryki.
smacznego. Macie cztery rodzaje piwka, prosiak i jedziemy z tematem. No i na tym spontanicznym turnusie udało mi się przelecieć aż trzy miasta. Pozdrow z Gdyni. Kolejne miasto, Trójmiasta. No i jak Gdynia, to musowo oczywiście Dar Pomorza. Musi być fotka przy mnie. Nie ruszaj. I na koniec jeszcze trochę energii, trzeba się doładować. Wczoraj w Sopocie, dzisiaj palmy w gorącej Grecji. Zakynthos. Pierwsze pozdro. Pierwsze co, to załatwiamy temat nurkowanie z żółwiami. I taką foteczkę zamawiam. I będzie zaraz piąty dzień bez treningu, ale dzisiaj już będziemy ćwiczyć, a jutro będziemy żółwie oglądać. Pozdro. Wizytę zaczynamy od greckiej sałatki. Browarka. I pięknych widoków. No i żółwie zamówione. Wszystkie atrakcje zaliczymy jutro, pływając tą łodzią dookoła wyspy, a żółwie będą w środę. Pozdro. Miał być trening, ale to już drugie winko idzie na słońcu, a wcześniej do sałatki duży browar, także może być ciężko. Nie jest mi dane na wyjazdach ćwiczyć, no ale nic, nadrobimy to w kraju. Pozdro z plaży. No to chlub w ten głupi dziób. Może jakieś tematy pójdą w ten sposób. Kolacyjka. Dobra, to weźmiemy. Polska rządzi. Nie wiem, co ten Maciuś zamówił, ale donoszą kolejne dania. Maciuś, przesadziłeś trochę z tym wszystkim. To jest piękne w Grecji. Jedzenie. Chyba chcą wykończyć mój kaloryfer i na koniec dali tradycjonalny deserek z Zakynthos. Na koniec jeszcze jakimś tematem nas poczęstowali. Na grubko. Naprawienie. Dobra, pozdro z Grecji. Zaczynamy rejsik dookoła Zakynthos. Przypineczka z rana. Pozdro greckie.
z Polifucy. Chyba koleś, bo wiesz. Kalimera, Kiriajani. Pozdro z Zakętos. Zatoka Wrak. No i to jest ten słynny wrak Zakynthos. Przemytnicy z Turcji przemycali papierosy. Rozbił się wrak i w takiej właśnie... Na takiej właśnie plaży można go teraz zwiedzać. Jedyne dojście, jakie jest do niego, to dopłynięcie. Tak jak myśmy dopłynęli. Pozdro. Zakynthos. Zatoka Wrak. Lazurowe pozdro. Pozdro. Kolejne. Wrakowe pozdro, ale widać tutaj dwa wraki. Wrak człowieka i wrak wraku. Jedziesz. Kurde, 70 zrobiłem chyba, ale to nic. Dobra, idziemy obejść dookoła ten piękny wrak w tym pięknym miejscu. Te tematy mnie interesują właśnie. Ciemnoskórę. Wiecie, o co chodzi? Pozdro. No i taka czarnoskóra przygoda na koniec. Mi się trafiła piękna dziewczyna z Francji. Parę foteczek walnąłem, wymieniłem się namiarami i uciekamy. Zatoka Wraku. Do zobaczenia może kiedyś. Pozdro. To skręcimy tutaj przed nami teraz lekko na prawo, tutaj przy wejściu do jaskini. Widzimy, jak to wyżej, jaskinie. Kolejna zatoczka. Nie wiem, czy znowu jakaś czarna skóra się trafi, ale też jest fajne. Pozdro, kolejny. Robię dwa salta i wracam potem. Na razie, cześć. Na razie. Było widać te salta? Było, było. Skok na główkę z potrójnym saltem był. I kolejna zatoczka, do której można tylko wpłynąć, nie da się do niej dojść z lądu, zaliczona. Zakynthos. Na Zakynthos dookoła całej wyspy jest około 450 jaskiń. Do jednej z nich zaraz płyniemy. Jaskiniowy pozdro. Może jakieś skarby piratów tam znajdę.
pozdro. Z jaskini. Ten lazur. Pięknie. I kolejny przystanek na pływanie. Lazurowa, przeźroczysta woda morska. Maciuś, weź tam wsadź ten dziób. Pozdro. Lazurowe pozdro. No i zaczynamy nury w poszukiwaniu żółwi. Ruszamy. Idziemy w poszukiwaniu żółwi. Ewentualnie jakiejś czarnoskórej nimfy wodnej. Najważniejsze, że reklamóweczki mam ze sprzętem. Ładujemy się na łódkę i zobaczymy, co dzisiaj złowimy. Nurkowe pozdro. Zbliżamy się do wyspy żółwi. Tutaj jest ich najwięcej. Przypływają tutaj, składają jajka i odpływają. Żółwiowe pozdro. Będziemy wpływać do jaskini, ale już iPhone'a tam nie będę miał, ale mamy GoPro. Także mam nadzieję, że uda mi się to uchwycić. Maciuś, gotowy jesteś? Pewnie. Szkoda, a Rafał, że nie ma cię z nami, bo byś nas za rękę trzymał. Nurkowe pozdro, wariacie. Teraz zobaczymy, czy tu testy zdamy. Yes. Już jesteśmy only po, the, when it gets foggy, żyjemy. Really cold, but mamy trochę materiału na GoPro. Yeah. Potem to jakoś posklejam. Więc powinno wyjść elegancko. Jaskinie, szczeliny, 20 metrów. Piękne widoki, co prawda żółwi nie było, jakiś rybek, ale widoczki fajne. Także nurkowy pozdro. Jedziemy, płyniemy na jeszcze jednego nura. Także trochę będzie tego materiału. No jesteśmy po drugim
nurze. Żółwi nie było, podobno w czerwcu mają tutaj duże ilości... Tarło. Tarło, właśnie. Złote gody, czy jak to się nazywa. Przyjeżdżają tutaj jaja składać, wtedy jest ich dużo. Ale to nic, jakieś rybki były, była fajna jaskinia. Mamy trochę nagrane na GoPro, mam nadzieję, że damy radę to wykorzystać, wyrwać i przerzucić do mojego telefonu i to poskładać. No, także pozdro dla Rafała. Ostra sól, nieprzyjemna, jak się wlała do oczu przez maskę, to dramat był. W polskim Morzu Bałtyku troszeczkę tej soli jest mniej. No ale ogólnie przepaść, tutaj jest po prostu przeźroczysto, wizura jest kurde ogromna. Ale termokliny też są. I jest mega bardziej przyjemnie niż nad naszymi akwenami. Także zdaliśmy egzamin, nie było źle. Jako samodzielni nurkowie. No, także składamy papiery do Formozy. Pozdro. Nurkowe. Mamy żółwia, ale nie wiem czy go widać. Widać. Mamy cię, kurwa gnoju. Gdzie byłeś, jak nurkowaliśmy? No i zaliczyliśmy jeszcze żółwia, co prawda nie jak nurkowaliśmy, ale widać go na filmiku, także wszystko zostało zrealizowane jak w rozpisce. Zawsze okej. Okay. Pozdro, żółwiowe.
Po 7 dniach balowania Górki w końcu wziął się za robotę. Odrabia zaległości. A po treningu browarek zimny. Browar ma dużo białka. Go ahead, guys. Się patrzą na takie zachowania na wakacjach. Dziewięćdziesiąt sześć, twoja ulubiona tak? Pozycja po 6-9. Pozdro, zawsze okej. Okay. Forma jest. No, wczoraj bez mocniejszego pijaństwa, dzisiaj też obiecuję. Przypineczka z nad plaży, czysta pompek w kilku seriach. Ale 7 dni bez treningu. Walczymy dalej. Pozdro. Piękny widoczek jeszcze na sam koniec. Żegnamy się z Zakynthos. Płyniemy promem, takim samym jak tutaj, do kontynentalnej Grecji. Stamtąd 4 godzinki autobusem do Aten i noc i jeszcze doba w Atenach. Także miło będzie pozwiedzać kolejny raz Ateny, bo byłem tam już 2 razy. Pozdro. Wyspowe, ale nadal jeszcze Grecja. Dobra, dziewczyny już czekają, a my właśnie dopływamy do kontynentalnej Grecji. Piękne widoczki, jachty, ale niestety wsiadamy w autobus i jedziemy w głąb kraju do Aten. Także żegnamy się z wybrzeżem. Wybrzeżowe pozdro z Grecji. Z wyjazdu, szybka regeneracja, 10 godzin i ruszam z tematem. Wracam do treningu i biorę się za siebie, bo troszeczkę się zaniedbałem, ale moc jest dalej. Także wszystkiego dobrego, zawsze ok. Jedziemy z tematem. Pozdrawiam.